Ale mnie nosi, żeby w coś ponawalać! Dobrze, że przed chwilą był wreszcie kurier z tym workiem treningowym, co go niedawno zamówiłem. Czekałem na niego z jakiś tydzień. Nie, dłużej, z 5 dni! No i myk, wisi worek jak jajca wielbłąda! Tylko czy wielbłąd ma jajca? Dobra, mniejsza o botanikę, pora trochę ponapierdalać! Adrian! Co to za hałasy w twoim pokoju? Cholera, akurat stara musiała wrócić z zakupów. A nic, mama! Worek mi spadł! Jakiś chiński łańcuch mi sprzedali! Jak spadł? Sam chyba tego nie zrobił, co? Ty to byś wszystko psuł! Już ja cię nauczę szacunku do pieniędzy. Chodź tu do mnie, ale już! Ech, już idę, mama! Całymi dniami się szlajasz po mieście, a jak już łaskawie jesteś w domu, to całe noce przed komputerem. Co ty tam robisz tyle czasu? No te plany układam na siłkę. Treningowe. Tak? Od tych twoich planów to już się cała klawiatura lepi, a ja nowej kupować nie zamierzam. Za robotę byś się wziął. Śmieci wyrzucić! Worek stoi w kuchni pod zlewem. Już zaczyna śmierdzieć! Tak, mamo. O, cześć, tato! Co tak późno wracasz z roboty? Robota u klienta trochę się przedłużyła. Coś ta pralka nie chciała współpracować. Wiadomo, dłuższa dniówka poleciała i tata też poleciał. W chuja z klientem, hehe! W jakiego chuja, Adrian? Normalnie praleczka naprawiona i śmiga jak nowa. Klient zadowolony, fakturka wystawiona. Czej, fakturka? Wszystko z tobą w porządku? Oj, synek, nie wygłupiaj się. O cholera, zapomniałem przybić pieczątki. Bez tego dokument jest nieważny. Wracam do klienta. To było dziwne. O nie, Pawełku, tak rozmawiać nie będziemy. Co znowu? Moją matkę kurwą nazwij, mnie chujem, wybaczę. Ale od słowackiego to się odpierdol, bo zabiję. Ale po co te nerwy, Hubert? Elo, mordy! Co tu się dzieje? O, uszanowanie, Adrian. Może ty rozsądzisz naszą małą prawda dysputę. Pozwól, że zadam ci szybkie pytanie. Poezja czy jego pióra bardziej do ciebie przemawia, drogi prawda, Adrianie? Mickiewicza czy słowackiego? Jakiego kurwa słowiańskiego? O czym wy gadacie? Widzę, że kolega, mówiąc delikatnie, nie grzeszy, prawda, oczytaniem, więc nie ma sensu go dołować. Hehe, aleś mu powiedział, Paweł! O nie! Tak się bawić nie będziemy! Od kiedy wy umiecie czytać? Gadać zaraz jeden z drugim, o co tutaj chodzi? Bo jak nie, to w mordę! Koledzy, latte gotowa! Hubert, dla ciebie wziąłem na sojowym! Pamiętam o twoim problemie. A co tu się dzieje? To się dzieje, że wpierdol! Co tu się dzieje? Najpierw tata, teraz oni? Lepiej poszukam Wojtasa, może będzie wiedział, co robić.
ty, kurwa, Spejson, ciebie coś pojebało, że się napierdalasz z naszymi ziomeczkami na rejonie? Chociaż oni zachowują się normalnie! Księga ulicy mówi jasno, jeśli trafisz na silniejszego, przyjmij z pokorą wpierdol od niego! Także szykuj dupę, mięśniaku! Pora na tęgie manto! O Boże, Jędrzej, ale to zabrzmiało pedalsko! Kamil, spierdalaj. Pytałem dzisiaj, czy chcesz zapodawać na Wikę, to nie! Myślę sobie, dobra. A niech się tylko ktoś odezwie, ale mu wtedy powiem! Panowie, możemy już? Bo ja mam ważną sprawę i trochę mi się spieszy! Patrzcie, jaki niecierpliwy! Będziemy się napierdalać, kiedy ja wyrażę zgodę! Dobra, już! Wojtas, kurwa mordo, powiedz, że chociaż z tobą jest wszystko w porządku! Co ty, Spejson? Pojebawszy? Od tej mety ci znowu odpierdala? Wojtas, na szczęście to ty! No pojebało go! Słuchaj, nie uwierzysz, co się stało! Mój tata był na robocie u klienta, co nie! I on wystawił! No już! Wyduś to wreszcie z siebie! Fakturę! O, kurwa! No właśnie, i to nie tylko on! Inni też się zachowywali jakoś dziwnie. Zresztą chodź, przejdziemy się po Grochowie i sprawdzimy, ilu ludzi tak powaliło. Dobra, zwolnij, już idę. No Wojtas, chodź, co się tak wleczesz? Ile jeszcze tak będziemy łazić? Nogi mnie bolą. Nie marudź, lepiej patrz tam. Legia to jest tak zjebana, że myśli, że in vitro to pizzeria. W zasadzie to ich szydercza niechęć jest uzasadniona. Nasza Legiunia nie radzi sobie ostatnio najlepiej. Chodźmy, koledzy. Argumenty tych panów są za mocne. Nie wygramy tej dyskusji. Czekaj, kurwa, Wojtas, słyszałeś to? Nie wierzę. Spejson, pieśń bojowa i do ataku. Skuć ryje frajerom. Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy. To chuj mam dziób. Wojtas, but mi się rozwiązał. Weź mnie zamień na chwilę. Wojtas, czuję się jakoś dziwnie. No nie, tylko nie mów, że się czymś zaraziłeś od tych lamusów. To nie to, po prostu czuję się, jakbym wszedł na nowy poziom. Spuszczania w pierdolu. W sumie to też tak mam, dziwne.
mniejsza. Musimy pogadać z Walem. O tej porze powinien być w robocie. Miał mi zrobić przegląd Bawary. Może już skończył. A tak w ogóle to od całego tego napierdalania zgłodniałem. Może ojebiemy jeszcze kepsa, zanim pójdziemy do warsztatu. W sumie można. Dobry! Dobry, dobry, ja wam dziękować, że wy pokonać te łobuzy. Oni od rana mi pod kebab stać i dużo krzyczeć o jebaniu Legii. Klientów odstraszać. A to niedobrze dla biznes. Nie ma sprawy, panie Turek. Takim lamusom spuścić w pierdol to czysta przyjemność. No to chyba ja mieć dla was interes. Jak wy spotkać na mieście jeszcze takie łobuzy, to wy ich pobić w moim imieniu. Jak wy mi przynieść jakiś dowód, na przykład te ich szaliki, to ja wam to mocno wynagrodzić. Dobrze, panie Turek, będziemy o tym pamiętać. A teraz możemy złożyć zamówienie? Ale jakie zamówienie? Wy dzisiaj za darmo dostać dwa kepsy na koszt firmy. I jeszcze raz ja wam serdecznie dziękować. Smacznego! No to idziemy w końcu na tego kepsa, czy nie? Walu, mordo, nie uwierzysz, co się dzieje? Niech zgadnę. Pan Wiesio dziwnie się zachowuje? Skąd wiesz? Widziałem go dzisiaj w warsztacie. Dogadywał z szefem szczegóły remontu jego łazienki. O wszystko go dopytywał. I taki był dziwny jakiś, ogolony i chyba trzeźwy. Ale to nie tylko on. Po drodze widzieliśmy, jak nam jakieś zjeby Legiunie obrażały. A nasi stali jak te pizdy. Znaczy chuje. I tylko tego słuchali. Podejrzane. Trzeba się temu przyjrzeć. Najlepiej będzie zacząć od pacjenta zero. O nie, Walo, myślisz, że to może być zaraźliwe? Space on, debilu, tak się tylko mówi. Musimy iść porozmawiać z panem Wiesiem i dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi. Ale najpierw muszę dokończyć tę jedną robótkę, bo szef mi nogi z dupy powyrywa, jak znowu się ulotnie wcześniej z roboty. A jak Bawara? Śmiga? Śmiga, śmiga, co ma nie śmigać. Zostawiłem ją przed warsztatem. Możemy nią potem pojechać do pana Wiesia. Gotowe! Książkowe 100 tysięcy na liczniku. Niemiec płakał, jak sprzedawał. Nie dziwne, zadbana fura. Widać, że tylko do kościoła było jeżdżone. Dobra, idziemy zanim go kupisz. Do Bawary i rura na chatę Spacona. Musimy iść do pana Wiesia. Dzień dobry, synku. O, przyprowadziłeś kolegów. Tato, nie będę ściemniać! Dziwnie się zachowujesz! Martwię się o ciebie! A Adrianku, o czym ty znowu opowiadasz? Jak dziwnie! Nigdy nie czułem się lepiej! Proszę pana, przejdę od razu do rzeczy. Od kiedy pan wystawia faktury za robotę? Ależ, Waldku, przecież nie można tak bez faktury!
To by było nielegalne. A wszystko musi być eleganckie i transparentne. O kurwa, pojebało go. Nic z niego nie wyciągniemy. Trzeba się rozejrzeć po mieszkaniu. No, piwerko skitrane na czarną godzinę, to chyba z tatą jeszcze nie jest tak źle. Nie byłbym tego taki pewien. Przecież to pyskie normalne. Spejson? Byłoby prościej, gdybyś umiał czytać, to jest piwo bezalkoholowe. O Boże, tato, coś ty zrobił. Pewnie pomylił się w sklepie. Oby tak było. Ale na wszelki wypadek przeszukajmy mieszkanie. Może znajdziemy ich więcej. Panie Wiesiu, znaleźliśmy u pana piwo zero. Niech nam pan wyjaśni, co się dzieje. Walduniu, przecież to tylko piwo. Każdemu raz na jakiś czas zdarzy się wypić jedno czy osiem. Panie, ale to jest piwo bezalkoholowe. Piwo jak piwo, nie widzę różnicy. Tego się obawiałem. Wiem, czego teraz mu trzeba. Prawdziwych procentów. Dobry, ojczystą poproszę. Niestety nie ma, ale mogę zaproponować nowość. Ojczystą 0%. Są nawet wersje smakowe. Popcorn, brazylijska mandarynka. Mogliśmy się domyślić, że do tego już doszło. A czy pan Jagiełło może prosić o ojczystą? Ojej! Królowi przecież nie można odmówić, prawda? Proszę bardzo! Walo, kurwa! Ale żeby aż stówę, trzeba było dać mniej! Wojtas, spokojnie! Frajer się nawet nie skapnął, że to stówa z eurobiznesu. Ale dobra, teraz musimy wrócić do pana Wiesia. Aj, Przemu, aż mnie ręce świerzbią, żeby komuś mandat wystawić. O, patrz, ci nie wyglądają na rozgarniętych. Dawaj, zawijamy ich. Tomek, daj spokój, przecież niczego nie robią. Wyluzuj i odstaw te energetyki, zanim ci totalnie odjebie. Wyluzuj na służbie, bo zaraz tobie wlepię mandat. Mam lepszy plan. No i cierpliwości. No i co się gapisz, pajacu? Ha! Zrobieni jak dzieci! I myk! Używanie słów powszechnie uznawanych za nieprzyzwoite! Nie no, szacun! Wymuszanie mandatów samym spojrzeniem to już wyższy poziom! Nie bez powodu mówią na mnie bazyliszek! Ale zaraz, co to ma być? To co się tak na nas lampisz, frajerze? O ty! Z funkcjonariuszem się będziesz kłócić? Cyk! Obraza majestatu! No łącznie to będzie 150 zł. Płatność kartą czy gotówką? Chyba cię pojebało. Czy my ci wyglądamy na zamożnych? Pojebało? Oj nie, nie. Teraz to was zwijamy. Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy? To chuj mam dup!
No i co teraz, Walu? Szybko, Spejson! Trzymaj starego i zaczynamy! Ale co zaczynamy? Nie ma czasu na wyjaśnienia! Po prostu rób, co mówię! Jeden lubi samochody, inny zbiera znaczki. Czesiek jak wypije wody, to dostaje sraczki. Alfa lubi stać w warsztacie, Antek woli chłopców chyba. Zesram się ze szczęścia w gacie, właśnie weekend się zaczyna. Był kiedyś taki film, 300 mil do nieba. Ja do nieba mam bliżej, pół litra potrzeba. Buteczko, buteczko, co żeś ty za pani? Panie Wiesiu, jest pan z nami? Tato, powiedz coś! O, i tego mi było trzeba. Chyba się udało, ale było blisko. Jeszcze parę godzin trzeźwości i byłoby po nim. Jego organizm nie jest do tego przyzwyczajony. Teraz niech pan opowiada, co się stało. Ostatnie, co pamiętam, to jak w piątek wróciłem po robocie. A po robocie, jak to po robocie, człowiek bywa trochę zrobiony. Więc postanowiłem uciąć sobie krótką, trzygodzinną drzemkę. Obudził mnie potworny kac, więc na szybko obaliłem kilka piwerek. Reszty nie pamiętam. A skąd pan wziął te piwerka? Przecież by ich pan nie kupił. Gdzie no, zerówki? Nigdy w życiu. Dostałem od klienta. Mariusz jakiś dziwny typ. Mówił, że po robocie nagroda się należy. Już ja mu kurwa dam nagrodę. Spokojnie, panie Wiesiu, pan musi teraz odpoczywać, a my pójdziemy do tego Mariusza. Dziękuję wam, chłopcy. Bez was Bóg jeden wie, ile bym tych faktur jeszcze wystawił, tfu. Gdybyście potrzebowali mojej pomocy, to dawajcie znać. Ale skoro mowa o pomocy, to mam do was jeszcze jedną sprawę, chłopaki. Po tych moich ostatnich robotach ludzie sobie jeszcze nie wiadomo, co pomyślą. Zrobisz u jednego dobrze, to każdy będzie chciał dobrze. Trzeba ich znowu przyzwyczaić do standardów. To jak, pomożecie? Co to za pytanie, tato? Pewnie, że pomożemy! Dobra, to spotkamy się pod blokiem klienta, niedaleko Wisły.